Witam już całkiem cennego. Dla Państwa, a także trzy egzemplarze, no właśnie, trzy egzemplarze książki Jak facet z facetem. Żeby je otrzymać, należy znaleźć się w pierwszej trójce osób, które do nas napiszą maila na adres lepiejpóźno@tlen.pl, pisane razem bez polskich znaków. Jeszcze raz powiem, lepiejpóźno@tlen.pl. Trzeba do nas napisać, podać swój adres, nie mailowy, bo ten będzie i tak widoczny, tylko ten pocztowy, żebyśmy mogli prezenty przysłać Państwu, i należy odpowiedzieć prawidłowo najlepiej na pytania, które przed chwilką z Andrzejem i z Przemkiem wymyśliliśmy, czyli jak ktoś chce otrzymać samą replikę, to może odpowiedzieć tylko na pytanie prostsze, czyli w którym roku homoseksualizm został wykreślony z listy chorób przez Światową Organizację Zdrowia? WHO, tak. Natomiast jak ktoś chce otrzymać i replikę, i książkę Jak facet z facetem, to powinien odpowiedzieć na to pytanie, które wymieniłem przed chwilą, oraz jeszcze na dodatkowe, trudniejsze, w którym roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wykreśliło, jak i w skrócie APA, czyli American Psychological pewnie Association. Tak. Więc w którym roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wykreśliło homoseksualizm z listy chorób. A więc pytamy o dwie daty dla ambitnych, którzy chcą dostać i replikę, i książkę, i dla tych mniej ambitnych tylko datę wykreślenia homoseksualizmu z listy chorób przez WHO, i dla tych wszystkich będzie sama replika. Zresztą z wywiadem z Przemkiem i z Andrzejem to podkreślam. Że oni nie są mniej ambitni, tylko mają już książkę, więc nie potrzebują po prostu. Właśnie. Okej. Okay. Jeszcze raz adres mailowy lepiejpóźno@tlen.pl, pisane razem, bez polskich znaków. No dobrze, prosimy do nas pisać. Panowie, książka ukazała się latem tego roku i wydaje mi się, że to jest pierwsza tego typu książka na polskim rynku. Poradników wszelakich dotyczących związków wydaje się, że jest całe mnóstwo. Natomiast poradnika, jak sobie dawać radę w związku gejowskim, do tej pory nie było w ogóle. Więc pierwsze pytanie, właściwie oczywiste dla Was. Jak wpadliście na ten pomysł, żeby taki przebiśnieg się pojawił w Polsce i nie był tłumaczeniem najpewniej z angielskiego, tylko był autorstwa dwóch Polaków? No to nam się złożyły te pomysły. Ja rzeczywiście jako gej miałem świadomość braku takiej pozycji. Tam oczywiście była radość seksu analnego i jakieś takie inne historie na temat seksu i seksualności, a nie było niczego na temat związków. Więc jakby chodziłem z takim pomysłem, że coś można by zrobić, ale w zasadzie nie bardzo wiedziałem co, i wtedy moja przyjaciółka, która pracuje w zwierciadle, powiedziała, że jest seksuolog, który też chciałby coś zrobić, tylko nie bardzo ma z kim. No to właśnie w ten sposób się jakoś tak połączyły nasze siły i jeszcze wtedy, kiedy poszedłem do Andrzeja na pierwsze spotkanie, nie wiedziałem, że Andrzej ma dokładnie ten sam pomysł, co ja. No także po prostu idee są w powietrzu. I teraz się okaże, że Andrzej ma inną wersję tej historii. Jaką masz, Andrzej? Dużo się zgadza z tej wersji, zwłaszcza końcówka. Natomiast, bo ja pracując w gabinecie seksuologicznym od 10 lat, miałem dużo osób homoseksualnych w terapii i pomyślałem sobie, że warto to gdzieś opublikować, tym się podzielić, jak się związki rozwijają gejowskie, jakie są trudności, bo często klienci pytali się mnie, okej, sesja jest tylko jedna w tygodniu, trwa 50 minut, ale ma pan coś, co mógłbym przeczytać, poszerzyć sobie wiedzę, poukładać, później przyjść do pana, przedyskutować. Ja mówię, no nie ma takiej pozycji. Więc pomyślałem, że napiszę ją sam, ale żeby to fajnie wyglądało i fajnie się czytało, no to jednak warto było porozmawiać z kimś i to wszystko przelać na papier. I szukałem rozmówcy i okazało się przez znowu wspólną znajomą z wydawnictwa Zwierciadło. To tu się zgadzał powieść. Tak, że jest taki Przemek, który jest zainteresowany światem homoseksualnym, sam jest gejem i chętnie
chętnie by jakoś rozszerzył swoją wiedzę merytoryczną, więc umówiliśmy się, zaczęliśmy się raz w tygodniu spotykać, żeby przegadać ten materiał do książki i po kilku miesiącach powstała książka. Andrzej, ty mówisz w wywiadzie, że masz w wywiadzie w Replice, mówisz, że masz wiele osób homoseksualnych w terapii, głównie gejów, prawda? Tak. I wspominasz o liczbie 500 godzin rocznie na 1500, które masz w ogóle. Tak, ciszyć orientację albo ją skamuflować. A tutaj jednak wielu gejów stara się być w kontakcie ze swoją orientacją. Jeśli się pojawiają jakieś trudności zahaczające o orientację, czyli zaburzenia seksualne albo brak akceptacji co do swojej orientacji, no to raczej się starają udać do specjalisty i coś z tym zrobić. Więc myślę sobie raz, że to jest stolica. Dwa, ja się specjalizuję w osobach uzależnionych od seksu, a przez to, że jest heteronorma i za bardzo nie można ekspresyjnie pokazywać swojej seksualności, więc dużo osób swoją seksualność przejawia gdzieś w internecie, na forach, w aplikacjach i jest pewne prawdopodobieństwo, że dana osoba się może uzależnić od cyberseksu na przykład. I ja mam dużo klientów, którzy przyszli do mnie, bo byli uzależnieni od cyberseksu. Klientów gejów? Czy... Tak, klientów w ogóle, ale też klientów gejów. Tak. Bo tam zachodzą, jakby korzystając z internetu, zachodzą różne mechanizmy, które potrafią nas uzależnić od korzystania z niego, więc też dlatego. A trzy, no pracuję od 10 lat, no to rozeszła się jakaś fama, że ja się nie wzdrygam, jak przychodzi do mnie klient homoseksualny, nie odsyłam do kogoś innego, tylko pracuję, ta praca sprawia mi przyjemność, pracuję poprzez terapię afirmatywną, akceptującą homoseksualność. Warto to zawsze podkreślić, nie lizm. Przychodzi ktoś, zdarzają się takie przypadki, że ktoś przychodzi i mówi panie doktorze, się do ciebie mówi? Chyba nie. Ja jestem seksuologiem, psychoterapeutą. Panie doktorze się raczej mówi do seksuologa, ginekologa albo urologa, albo androloga, do kogoś, kto skończył 6 lat medycyny. Czyli do ciebie mówią bardziej proszę pana. Tak, tak. I zdarzają się tacy, którzy mówią proszę pana, jestem homoseksualny, a nie chciałbym być i proszę mi zmienić orientację na hetero? No często tak jest, bo te starsze jakieś publikacje dotyczące seksuologii, seksualności, to powielają ten pogląd, że homoseksualność była dewiacją, tak była odbierana kiedyś, że jest dewiacją, że jest jakimś czymś nietypowym, perwersją, a to nic nie ma, jakby obecnie to nie jest prawda. Bo były różne badania rzetelne i okazało się, że nie da się zmienić orientacji homoseksualnej, a cały czas taki pomysł się pojawia, właśnie, żeby zmienić. Natomiast co ciekawe, jak na przykład przychodzą rodzice syna homoseksualnego i z takim żądaniem, oczekiwaniem, żebym zmienił mu orientację. I pytam się na przykład tego ojca, czy jeśli ja jako seksuolog użyję wszystkich swoich najlepszych sposobów, żeby zmienić pana orientację heteroseksualną na homoseksualną, to uda mi się? Na mężczyzna zakłada ręce przy klatce i mówi nie, absolutnie. Proszę próbować. Tak, nie. Może pan się silić tutaj 2 dni i nie zmienię swojej orientacji, wiem kim jestem. No i podobnie jego syn, wie kim jest. Także tak to wygląda. Słuchajcie, wasz poradnik, mam wrażenie, że różni się od wszystkich innych poradników, no może nie wiem, czy wszystkich innych, bo wszystkich nie znam, ale te, które znam, to troszkę raziły mnie takim, trochę nie wiem, jak to określić, takim językiem, trochę jak gdyby oderwanym od emocji, takim językiem, w którym wszystko właściwie jest łatwe i trochę takim oderwanym może od życia. Natomiast u was ten język jest z jednej strony nie jest potoczny, a z drugiej strony nie jest tak, że tak powiem, odpychający naukowo, tylko to jest taka potoczysta rozmowa,
pełna przykładów i rozmowa z ludźmi, którzy rzeczywiście ten, wywiadowca, czyli Przemek, wie o co pyta, bo o wielu rzeczach nie tylko myślał, ale wiele rzeczy sam robił i wiele rzeczy sam przeżył. Czy, jak wam to wyszło? Tak? Czy to był taki pomysł od początku, że robicie coś takiego innego niż te pozostałe poradniki? Znaczy, tak było rzeczywiście jakby w założonej koncepcji, którą przedstawiałem wydawnictwu, że w związku z tym, że nie jestem dziennikarzem, tylko scenarzystą i dramatopisarzem, to jakby w inny sposób zupełnie będę starał się tę książkę skonstruować też i oddać właśnie naturę tej rozmowy, którą odbywaliśmy, tych rozmów, które odbywaliśmy, bo to jest moim zdaniem walor, tak? Bo wtedy czytasz tak. tę książkę i możesz jej się w jakimś sensie przesłuchiwać, tak? Podsłuchiwać, jakby też w niej uczestniczyć, czytając. I odnajdywać siebie w całym mnóstwie historii, które opowiadacie, dotyczących określonych związków. No nie? Właśnie, dzięki temu, że Andrzej właśnie przytaczał wiele tych historii, oprócz oczywiście swojej wiedzy merytorycznej, to stało się żywe i mam nadzieję barwne. No z tego, co mówisz, to tak rzeczywiście jest, czyli się udało. Przemek, wspomniałeś na początku, że mamy na szczęście, mamy już na rynku takie książki jak Radość seksu grawskiego, nawet Radość seksu analnego, no ale okazuje się, że geje nie myślą tylko o seksie, tak? Tego ci brakowało. Bo jednak oczywiście w takim poglądzie społecznym geje równa się seks, tak? Że gej 24 godziny na dobę tam muci, co popadnie po prostu. Tak, rozbuchany gej. Tak? Rozbuchany gej tam tak. I tak dalej. Tymczasem oczywiście orientacja seksualna jest też związana z emocjami, tak? Zresztą orientacja psychoseksualna jakoś tak się mówi, albo przynajmniej niektórzy tak mówią. Więc i co więcej, wydaje mi się, że jeśli chodzi o seks, to sobie dużo łatwiej poradzić niż o relacje z drugim człowiekiem, które jednak trwają trochę dłużej niż właśnie stosunek seksualny. Albo niż orgazm. Niż orgazm, tak. Więc to jest w ogóle wyzwanie. Tak? I skąd czerpać wiedzę na ten temat? Wzorce, które istnieją, to są wzorce heteroseksualne. Większość gejów wychowała się w rodzinach heteroseksualnych. Jakoś tak się złożyło. W związku z czym nie masz czego czerpać. Tak? Można oczywiście próbować przekładać te wzorce, ale one nie zawsze pasują. Więc lepiej, tak sobie pomyślałem, stworzyć jakąś matrycę, która będzie w 100% homoseksualna. No właśnie z tymi wzorcami to właśnie miałem cię o to zapytać. To jest tak, że geje z siłą rzeczy, ponieważ nie mają wzorca związku gejowskiego, chyba jeszcze wciąż nie mamy, prawda? To obserwując związki, które widzimy wokół, a widzimy wokół praktycznie tylko związki heteroseksualne, wchodzimy w te heteroseksualne wzorce. Myślicie, że gdybyśmy znali związki gejowskie funkcjonujące w naszym otoczeniu, to wtedy byśmy bardziej mogli czerpać? I gdyby taki, nie wiem, myślę o jakimś młodym chłopaku, geju, dorastającym, który no właśnie ma inaczej niż większość, czyli ma w swoim otoczeniu, nie wiem, sąsiadów, gejów, wujka. Albo wujka i może obserwować, tak? Do takiej sytuacji dążymy? No absolutnie, moim zdaniem tak. Oczywiście z powodu wiadomych okoliczności zewnętrznych to prędko pewnie taka sytuacja w Polsce nie nastąpi, ale jest to z pewnością sytuacja idealna. No nie wiem, czy Andrzej na to, ale moim zdaniem tak. No, ja tą sytuację postrzegam z perspektywy gabinetu, no bo ci moi klienci geje, którzy się zgłaszają do mnie, to głównie przychodzą z takimi czynnikami, że tak powiem, pozaseksualnymi, czyli na przykład z depresją, bo czują, wyautowali się przed rodziną i nie dostali wsparcia, że poczuli się odrzuceni, poczuli się samotni, cierpią. Z tego tygodnia przypadek. Chłopak 21 lat, rzucił go partner, bardzo cierpi i nie ma komu powiedzieć w domu, bo wszyscy są ortodoksyjnie wierzący i by go po prostu
wykluczyli, więc cierpi w samotności. I co ma zrobić? No, więc ja mam taką perspektywę z gabinetu, że to są, że przez to, że głównie jest tylko norma heteroseksualna i takie relacje są promowane, to osoba z orientacją homoseksualną czuje się jakaś samotna, opuszczona, z dużymi lękami, z przerażeniem, jeśli ta orientacja zaczyna dochodzić do głosu. No, a jesteśmy ludźmi seksualnymi, więc na pewno każdy gej się spotka z tym, że pojawiają się fantazje seksualne, pojawia się uczucie miłosne do kogoś, jest się odrzuconym, więc i myślę sobie też, że to jest ogromna strata dla państwa, że nie ma takiej pomocy psychologicznej, bezpłatnej dla osób LGBT, przez tą taką heteronormę to dużo osób cierpi w milczeniu, w samotności. I dla Narodowego Funduszu Zdrowia to są ogromne koszta. Później leczyć osobę, która już ma za sobą 10 lat depresji na przykład. Racja. No, właściwie odpowiedzieliście trochę już na moje następne pytanie, bo chciałem zapytać, niektórzy mówią, ach, no po prostu miłość. Miłość to miłość, prawda? Kochają osoby heteroseksualne, kochają osoby homoseksualne i co tu dużo gadać, wszystko jest takie samo. Ale jednak, bo to uczucie jest rzeczywiście takie samo, ale jednak związki heteroseksualne i związki homoseksualne w naszym dzisiejszym przypadku tej rozmowy męskie, homoseksualne, jakoś się różnią od tych heteroseksualnych. I chciałbym zapytać, Andrzej, jak słuchasz par heteroseksualnych, czy mężczyzn i kobiet heteroseksualnych, którzy do ciebie przychodzą z problemami. I jak słuchasz gejów, to rzeczywiście jest taka przepaść, że ci geje przychodzą głównie z tym problemem braku akceptacji otoczenia, czyli z problemem, którego osoby hetero właściwie nie mają. Osób heteroseksualnych też ma, ale rzeczywiście dużo gejów przychodzi z tym, że albo się jeszcze nie wyautowali przed rodziną, albo się wyautowali i zostali odrzuceni. Natomiast też jest dużo takich wspólnych stycznych między parami heteroseksualnymi a homoseksualnymi. I u tych pojawiają się różne problemy w seksie, typu u mężczyzn zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, obniżone libido, wytrysk wsteczny do pęcherza moczowego i wydalany jest później wraz z moczem, że to są takie styczne, bardzo podobne, natomiast w związkach homoseksualnych jest bardziej wyeksponowany aspekt zdrady, otwarcia związku, poziomów wyautowania się w życiu osobistym, zawodowym. No tak, o tym zaraz też bym chciał pytać. Tak. Także jest dużo podobieństw, są duże różnice i przez to, że w ogóle my ludzie jesteśmy bardzo skomplikowani i przez to indywidualni. I myślę, że to też jest piękne, bo jakby była taka armia klonów, to nie wiem, ja bym się nie pisał. Słuchajcie, a co powiedzieć takiemu młodemu chłopakowi czy dziewczynie, nie wiem, 20-21-letniemu, który właśnie, tak jak z przykładu, o którym Andrzej wspominałeś, chłopak ma 21 lat i dorasta i mieszka w ortodoksyjnej rodzinie, tak? Ma ortodoksyjnych rodziców, z którymi mieszka i może jeszcze rodzeństwo. I cierpi, tak? Nie widzi szans na coming out. I nie widzi szans na swobodne życie ze swoją orientacją, przynajmniej na razie. Co mu doradzić? No ja widzę u innych nie wiem, co mu doradzić, natomiast wiem, jak inni klienci się zachowują w takiej sytuacji. Po prostu sobie tworzą tak zwane miejskie rodziny. Czyli taki krąg znajomych, i ci znajomi przejmują tą funkcję rodziny, dają dużo wsparcia, dużo akceptacji, z nimi się można porozumieć i oni odzwierciedlają tą osobę. Po prostu takie miejskie rodziny, grupa znajomych, często to są takie hermetyczne bardzo znajomości i wtedy rzeczywiście się można otworzyć. A nad rodzicami fundamentalnie katolickimi
pracować się da trochę, czy nie za bardzo, jak sądzicie? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Trochę wystraszony. Tak. Znaczy, ja mam niestety wrażenie, że takich rodziców jest większość, tak, w Polsce. Oczywiście siedzimy w Warszawie i patrzymy z perspektywy Warszawy, natomiast katolicyzm staje się u nas coraz bardziej fundamentalny, w związku z czym rodzice pewnie też. Ja myślę, że bardzo często może dochodzić do takiej sytuacji, i to się nieraz słyszy, że jednostkowy przypadek, czyli kiedy nagle ktoś zostaje zderzony z tym, że syn, córka jest osobą homoseksualną, powoduje pewną zmianę postawy. Tak, zdarza się. Ale też nikt nie jest zobligowany do tego, żeby walczyć, tak? Więc myślę, że przede wszystkim trzeba zadbać o swój komfort, a dopiero potem o relacje z rodzicami, tak, niezależnie od tego, jak bardzo ważne one się wydają, to inne stworzenie sobie na przykład tej miejskiej rodziny, czy jakiejś innej przestrzeni funkcjonowania w miarę bezpiecznej jest dużo ważniejsze niż to, żeby mamusia po prostu była szczęśliwa. Andrzej wspomniał już o tym tak zwanym różnym poziomie wałtowania. Teraz przechodzę już od gejów w ogóle do gejowskich par, czyli różny poziom wałtowania u dwóch facetów będących w związku jako problem w tym związku. Przemek, ty też o to pytałeś, Andrzej, to jest właściwie cały, przewija się przez waszą książkę ten temat. Jak to rozwiązać? Może ja tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co chodzi, powiem, że to chodzi o taki stan, w którym jeden partner jest bardziej otwarty w kwestii swojego bycia gejem niż drugi. I na przykład jeden ujawnił się już rodzicom i sąsiadom i w pracy, a drugi ujawnił się rodzicom i sąsiadom, ale w pracy jeszcze nie. W związku z tym nie można zrobić, w związku z tym jak idzie z kumplami z pracy, to nie może swojego chłopaka zabrać, mimo że wszyscy kumple zabierają swoje dziewczyny albo kumpelki zabierają chłopaków. No i to może powodować różne takie tarcia albo czasem nawet poważne konflikty w związku. Ja tak trochę to frywolnie opowiedziałem, ale czasami bywa to na poziomie naprawdę ostrym, szczególnie jak rodzina jednego wie, a drugiego nie wie, prawda? No i jak temu zaradzić? Wiesz, no często przychodzą do mnie na terapię i w bezpiecznych warunkach starają się opowiedzieć o tym, dlaczego jedna osoba chce się wyautować w pracy, powiedzieć o swojej homoseksualności, a druga osoba nie chce. I dlaczego ta druga z kolei chce w rodzinie, a ta pierwsza nie chce. I to są wielomiesięczne rozmowy regularne, żeby dojść do jakiegoś kompromisu. Przychodzi mi na myśl taka para, on się wyautował w pracy i dla niego nie było problemu, ale rodzinę ma bardzo taką rygorystyczną religijnie i nie chce tego zrobić w domu, więc na święta jeździ sam, a jego partner strasznie się czuje wtedy odrzucony, bo wiesz, teraz mamy październik, niedługo są święta i już zaczynają się rozmowy u tego drugiego partnera, że ja w tym roku nie chcę zostać sam na święta. Ty sobie pojedziesz do rodziny, a ja zostanę sam na lodzie. Tak. Chcę, żebyś się wyautował w swojej rodzinie. Tamten mówi pierwszy, no nie ma opcji. No i rozmawiamy. Co w takiej sytuacji można zrobić, na jakie kompromisy są w stanie pójść. Ty, Przemek, mówisz w wywiadzie, że słyszałeś o parze, która się pokłóciła z takiego powodu, że jeden do drugiego, będąc na zakupach w Ikei, nieopatrznie powiedział kochanie. I być może ktoś przechodząc, inny zakupowicz, to słyszał, tak? No tak, to jest z jednej strony zabawne, z drugiej strony jest to przerażające. Są jeszcze takie sytuacje, kiedy ktoś... Sytuacja, która powinna być oczywista, opowiada właśnie jako anegdotkę. Spotkałem się z tym, że no słuchaj, byliśmy w Mokpolu i on też właśnie coś powiedział do mnie, misiu, tak? Czy coś, przepraszam za kryptoreklamę, tak, sieci Mokpol. Zrobiłem to drugi raz właśnie. W sklepie spożywczym, tak, teraz cofamy, tak, już tego nie ma. Więc
no to jest straszne, to jest naprawdę straszne. Ja pamiętam, że kiedyś się z kimś spotykałem i ten ktoś był totalnie zaskoczony tym, że ja daję buziaka w policzek na dzień dobry w metrze. No to teoretycznie powinniśmy, nie wiem, założyć reklamówki albo na głowę, albo coś w tym stylu. Albo wiedzieć, że ten buziak to tylko w domu. Tak, i to jest rzecz straszna tak naprawdę. To jest ukrywanie się i to absolutnie musi zostawić jakiś ślad trwały, który też odbija się na relacji między innymi. Straszne, a jednocześnie macie wrażenie, że dla wielu gajów oczywiste? Tak, to jest życie właśnie w takim stanie, jak nie wiem, jesteśmy owcami i mamy tego swojego pasterza i nie możemy sobie swobodnie pobiegać po halach, tak? No więc to jest tak, no kurczę, ale spróbuj wyrwać się z tej zagrody, no i to właśnie to powinno być stanem naturalnym, ale my tego stanu naturalnego nie znamy, tak? Więc to jest taki matrix też trochę, no więc... Myślę sobie, że ten stan też rodzi taki duży chaos, bo załóżmy tak, jest jedna osoba, która jest wyautowana w pracy, nie jest wyautowana w swojej rodzinie, ale u kuzynów jest wyautowana i wśród niektórych swoich znajomych, czyli pamięta o czterech różnych obszarach, że w jednych jestem, w drugich nie jestem wyautowany. No i jest, pojawia się atrakcyjny mężczyzna na drodze tego pierwszego, wchodzą w związek, no i nagle musi pamiętać konfigurację innych czterech różnych sfer, w których partner jest wyautowany, a w których nie jest. I często się zdarzają takie gafy, że ktoś pierwszy mówi przy znajomych tego drugiego, że oni są parą, a tamten stworzył taką fasadę heteroseksualnego playboya i nagle, wiesz, co zrobić. No, Właśnie, bo to pilnować muszą się nie tylko ci dwaj w tej parze, ale też i ci, którzy wiedzą, muszą też wiedzieć, komu mogą powiedzieć, a komu nie, to znaczy ci kuzyni, o których wspomniałeś, oni też muszą pamiętać. Tak, że nie rodzicom, na przykład swoim rodzicom nie mogę powiedzieć, ale jak jestem na imprezie i tam są tylko przyjaciele, to wtedy jest luz na przykład. W filmie szpiegowskim, naprawdę. No to jeszcze najlepiej, żeby tylko jedna osoba znała drugiego konspiranta, tak naprawdę, jak w siatce szpiegowskiej. Słuchajcie, zróbmy sobie małą przerwę muzyczną i za chwilkę wrócimy do głównych problemów, jakie związki gajowskie mają. To, co najlepsze. Także proszę Państwa, no różnie dzisiaj. Ludzie mają za dużo Jesteśmy pieniędzy. Jesteśmy w audycji Lepiej Późno niż Wcale. To jest audycja LGBT. Przed mikrofonem Mariusz Kurc, a ze mną w studio Andrzej Gryżewski, psychoterapeuta i seksuolog, oraz Przemysław Pilarski, autor wywiadu rzeki z Andrzejem Gryżewskim. Wywiadu rzeki pod tytułem Jak facet z facetem. To jest poradnik dotyczący związków gejowskich. No i właśnie o takich związkach męsko-męskich w Polsce rozmawiamy. I o ich głównych problemach. Trochę porozmawialiśmy już o różnym poziomie wyautowania takich związków. Trochę porozmawialiśmy o heteronormie. Chciałbym teraz jeszcze porozmawiać o zazdrości i o przemocy w takich związkach. Czy to jest coś inaczej niż w związkach heteroseksualnych? Czy jest podobnie i czy jest taka sama intensywność? To wszystko tak samo działa. To co na początek, zazdrość czy przemoc? Zazdrość, okej. To jest bardzo skomplikowany temat, dlatego że w parach heteroseksualnych jest taka norma, wierności, lojalności, chyba że ktoś na początku relacji zaczyna mówić, że wiesz, ja to jestem taki bardziej poliamoryczny, że potrzebuję takich relacji, wielu relacji do życia, no to okej, to para sobie dyskutuje o tym. Natomiast jest domyślnie taka lojalność i wierność. Tak. Natomiast w parach homoseksualnych, gdzie często poznaje się dwóch partnerów na jakimś portalu gejowskim, portalu erotycznym, osoba pierwsza, która poznaje osobę drugą, ma świadomość, że ta druga osoba ma wiele różnych kontaktów seksualnych i no bo jest singlem, może robić wszystko. I randkuje, jest na tym portalu, tak. Natomiast
później często nie jest to przedyskutowane, że dobra, jesteśmy w związku, to teraz bądźmy wierni, tylko gdzieś się tak przebąkuje, ale żeby sobie zostawić, fajnie by było, gdybyś ty był wierny, ale sobie samemu dana osoba zostawia furtkę, że ale ja to niekoniecznie. Mhm. I to jest taka sytuacja, która rodzi ogromną zazdrość, bo dlaczego ty masz korzystać, a ja nie mam korzystać, wolałbym, żeby to było odwrotnie. I na sesjach terapeutycznych takie utarczki często się pojawiają, bo nagle wyszła jakaś zdrada, ktoś zostawił laptopa i tam się okazało, że jest jakaś korespondencja mailowa i pierwsza osoba nie miała świadomości. No fanatyk z krzyżami chodzi. Druga gdzieś przebąkiwała, że taki cyberseks to właściwie nie jest nic złego. Więc to jest takie charakterystyczne. I też większość moich klientów homoseksualnych deklaruje, że woli być w otwartych związkach. Że wtedy, kiedy się gdzieś wyczerpie pożądanie do drugiego partnera, to pojawia się taki komunikat. Ja chcę dalej być z tobą w związku emocjonalnym, natomiast miło byłoby, gdyby czasami ktoś do mnie albo do nas wpadał, żeby nam trochę urozmaicić pożycie seksualne. Z takim komunikatem się spotykam. To często chyba dla par heteroseksualnych jest nie do pojęcia, mam wrażenie. A może się mylę? Może jest nie do pojęcia, ale w sumie co ich to obchodzi, to po pierwsze, a po drugie, tak to do sprawy, to właśnie jest kwestia dogadania się i tego, jakie kto sobie stwarza, co się nazywa norma związkowa. Tak, to norma partnerska. Norma partnerska, i ona właśnie się z pięciu wyznaczników składa. Czyli po pierwsze, że dwóch partnerów musi być dojrzałych. To norma partnerska dotyczy wszystkich związków. Mhm. Dwóch partnerów ma być dojrzałych, ta relacja ma być nastawiona na przyjemność, nie ma być krzywdząca dla społeczeństwa, nie ma być krzywdząca dla zdrowia i ma być i za wspólną zgodą. W takim matryksie. No właśnie, więc to jest model, który można sobie wypracować, dlaczego miałoby to tak nie wyglądać? Na trzech spotkaniach. Tak, tylko ten model chyba mam wrażenie, że trudniej jest sobie wypracować, bo to jest to, o czym mówił Andrzej, czyli że pary hetero nawet o pewnych rzeczach nie muszą dyskutować i rozumie się same przez się. Pary gejowskie są lesbijkami i to, jak one uciekają z klasztoru, to one wtedy mogą ze sobą żyć. Nie rozumie. A z drugiej strony funkcjonować inaczej niż pary hetero, to trzeba właśnie takie trochę wyzwanie jest właśnie, żeby w takim związku otwartym. Osób zaangażowanych w jakieś takie ruchy. Nie jestem i podejrzewam, że tam pewnie było sporo tych wyrówek gazety wyborczej, no bo to wiadomo. Może być, tak? Ja znam takie pary i one sobie funkcjonują i wyglądają na zakochanych i są ze sobą blisko, więc to jest jakby związane z jakimś takim właśnie pojęciem, że seks jest tabu, tak? Że jeśli już to jest w parze, no bo jest związany z prokreacją i tak dalej, oczywiście, seks jest, książki noszą tytuł Radość seksu, tak? No, z seksu można czerpać przyjemność, więc można czerpać we dwójkę i można czerpać i w 10 osób naraz, więc jakby ja rozumiem i nie rozumiem jednocześnie tego problemu, tak? To znaczy wiem, jakie są powody pewnych kontrowersji z tym związane, ale nie uważam, że to jest bez sensu, że po prostu jak ktoś chce i się dogaduje z kimś innym na tym poziomie, że obaj się na to zgadzamy, no to proszę bardzo. Tak jest przemoc w związku, to nie jest spełniony jeden z pięciu elementów, o których Andrzej mówił. No właściwie dwa, bo nie jest przyjemnie wtedy, chyba że druga osoba jest masochistą, a to po pierwsze, a po drugie nie ma zgody u osoby krzywdzonej. Jeszcze zdrowie można sobie zniszczyć. Zdrowie, no i też wiesz, tkankę społeczną się krzywdzi, no bo ta osoba gdzieś zastraszona czy bita, źle funkcjonuje społecznie, jest zalękniona albo zastrasza inne osoby
przy których się czuję bardziej pewnie, więc cztery właściwie elementy nie są spełnione. No jest taka społeczna, taka kulturowa zasada, że kobiety się nie bije. Niestety, jak wiemy, łamana nieraz, ale przynajmniej istnieje taka, no taka właśnie zasada. Natomiast w związkach męsko-męskich nie ma kobiety. W związku z tym, czy jest taka sytuacja, że no to w takim razie już możemy tam się pobić swobodnie. To znaczy, no jest tak? Właśnie problem jest taki, że ten sprawca, że tak powiem, przemocy ma dosyć duże poczucie komfortu, no bo tak, bo wie, że ten partner zastraszony, ofiara w tym związku nie pójdzie na policję i nie założy sobie niebieskiej karty, bo policja raczej nie zrozumie problemu albo wyśmieje na przykład. A jeszcze może być coś takiego, że po prostu no przywaliłem mu jak facet facetowi, co No i powinno się rozejść po kościach, takie mam poczucie. Bywa tak? Bywa tak, nawet któregoś razu mieliśmy spotkanie autorskie promujące naszą książkę i przyszedł jeden gej ze znajomymi swoimi i ci znajomi pytali, czy to jest w porządku, jeśli ten ich przyjaciel gej jest bity, czy jako mężczyzna powinien to unieść i się, nie wiem, nie buntować, czy powinien mu oddać, czy powinien wymiksować się z tej relacji. Sami nie bardzo wiedzieli, co z tym fantem zrobić, tej przemocy w związkach męsko-męskich. Jak już zacząłeś mówić, Andrzej, to jeszcze pociągnę temat dalej, jak zacząłeś mówić o reakcjach na książkę. Książka, jak już powiedziałem, jest na rynku od kilku miesięcy i wiem, że mieliście kilka spotkań autorskich, może też mieliście jakieś inne kontakty z czytelnikami, więc z jakimi reakcjami się spotkaliście? No, zazwyczaj afirmatywne. W zasadzie jakoś nie spotkałem się z zastrzeżeniami czy uwagami. Ludzie czytają książkę, polecają ją sobie, czytają też tę książkę heteroseksualiści, bo tak naprawdę... Faceci hetero też? Akurat wiem to od kobiet, że czytają kobiety, ale ja myślę, że facet hetero też wiele by się z tego dowiedział, na przykład o tym, jak działa męska seksualność. Tak? Więc, jakby tylko nie wstydził się wziąć tej książki do ręki. Gdyby się nie wstydził, to by się dowiedział. Zachęcamy, proszę bardzo. Można obłożyć w nasz dziennik i jechać metrem. Podstawy męskiej seksualności tam opisaliśmy. No właśnie. Ogólnej męskiej seksualności, nie tylko gejowskiej, więc naprawdę ona ma takie solidne podstawy merytoryczne. Natomiast na przykład miałem taką, zresztą wspominałem o tym też w wywiadzie w Replice, historię, że parę razy ze strony kobiet heteroseksualnych był taki mały żal wyrażony, że tak mało jest o seksie, no bo właśnie ta książka nie jest o seksie, tylko o emocjach. Odesłałeś do radości seksu gejowskiego wtedy? Nawet nie, po prostu powiedziałem, że to nie jest o seksie i koniec, a jak mają jakieś pytania, to proszę bardzo, służę informacją. Więc i to znowu gdzieś za tym kryło się, po pierwsze, że geje to seks, po drugie, że seksuolog to też tylko seks i po trzecie, że to pewnie właśnie ciągle o tym seksie będzie w tej książce, więc, więc tutaj takie to są rzeczy zabawne. Jest w planach na przykład spotkanie, jeszcze nie wiem kiedy i w jakiej formie, ze zbiórkami i o tym, jak one, co one mogą z tej książki wynieść, bo zgłosiła się do mnie dziewczyna, która właśnie przeczytała i jest zachwycona tą książką i uważa, że powinna ją wśród dziewczyn po prostu polecać i rzeczywiście to robiła, bo akurat nie wiem, jak to się mówi, no w tym swoim poście na Facebooku zalinkowała mój profil, jakby tak wspomniała o mnie w coś tam. No więc takie są między innymi reakcje. Tak, no to takie właśnie. Słuchajcie, chciałbym was jeszcze zapytać, a właściwie Andrzeja, o to, jak mówimy o związkach gejowskich, to mówimy o ludziach mniej więcej w jakim wieku? Czy w każdym? Czy spotykasz się z problemami, z którymi ludzie do ciebie przychodzą? To są problemy i takie, że jestem w związku od 5 miesięcy, czy jestem też w związku od 50 lat?
Zazwyczaj się spotykam z takimi parami gejowskimi, które mają po 30 parę lat, po 40 parę lat, no bo to jest też taki okres, kiedy ktoś wyszalał się seksualnie, namnożył sobie różne doświadczenia erotyczne i ma poczucie, że no dobra, no było miło, natomiast może teraz bym postawił na zbudowanie sobie fajnej relacji. Teraz nie tylko mogę w tym seksie rzucać napięcie seksualne, ale też mogę, jakoś się ukonstytuowałem już naukowo, zawodowo, to mogę sobie zbudować fajny związek emocjonalny. Z takimi się spotykam. To mówisz o takich facetach 30 plus, 40 plus. Tak. Natomiast, natomiast mam klientów, którzy przychodzą, gejów, którzy przychodzą, mają 20 parę lat i pierwszy raz w życiu pojawia się u nich, pojawiają się zaburzenia erekcji albo przedwczesny wytysk przy jakichś kontaktach różnych, gdzieś na imprezie, gdzieś na wakacjach i są zaskoczeni tym, bo mają poczucie, że w młodszym wieku, po 20, przed 20 nie powinny być żadne problemy z seksem, a te problemy z seksem tak naprawdę są standardem, bo my w seksuologii problemy z seksem raczej traktujemy jako przeziębienie, że po prostu są częścią ludzkiej seksualności, a nie traktujemy jej jako gruźlicę czy tyfus, jak tych problemów z seksem nie traktujemy jako czegoś. Rzeczywiście, a ludzie zwykle traktują te problemy, że no ja tak mam i trudno. Tak. I jak gdyby, że to jest... Tak, albo mam tak i to jest straszne i nikomu o tym nie powiem i się zamknę i w ogóle, więc... Tak, tak, że to też jest, też tak. Są takie historie. Więc w różnym wieku spotykam, najczęściej ta mediana, czyli najczęściej to jest około 30-40, a pojawiają się osoby właśnie młodsze, przed koło 20 roku życia, starsze, które przychodzą z innymi problemami obniżenia libido, bo albo się z wiekiem obniża i to jest normalne, albo się po prostu wysyciło w związku. I to są osoby po 50, po 60 roku życia. Chyba najstarszego klienta homoseksualnego miałem 76 lat. Natomiast, a jeszcze przypomniał, jakby jeśli chodzi o twoje poprzednie pytanie na temat reakcji na książkę, tak. To też nie tylko skorzystały osoby, które są homoseksualne, ale też miałem w gabinecie kilka osób, które rodziców właśnie synów homoseksualnych, częściej matki niż ojcowie, ale też o dziwo pojawiło się kilka kobiet, które były w związkach heteroseksualnych z mężczyznami. I gdzieś w którymś roku tego związku okazało się, że ten partner, ten mąż jest homoseksualny albo biseksualny z większą komponentą homoseksualną i one się wymiksowały z tego związku albo ci partnerzy się zakończyli związek i one przyszły jakby opowiedzieć, bo gdzieś to było dla nich taką drzazgą w sercu, że jakby mają temat niezamknięty. I to takich kobiet miałem właśnie kilka, takich klientek, które chciały się podzielić takim. A przychodzą tacy geje, którzy nadal tkwią w związkach małżeńskich, czyli z kobietami? Tak, natomiast to jest taka ciekawa sytuacja, bo zazwyczaj jest tak, że przychodzi para heteroseksualna do gabinetu i mówią o tym, że seksu nie ma od kilku lat z powodu jakby po stronie męża. Ten mąż mówi, że no po prostu ja jestem bardzo zmęczony, pracuję po 10, po 12 godzin, że biorę jakiś szampon teraz na włosy, który mi eliminuje libido. Po części to prawda, jest na rynku taki szampon, który eliminuje libido. No, paradoksalne, tak. Pracujemy nad tym, żeby wnieść tą seksualność z powrotem do związku. Tak. I pracujemy nad tym, żeby ten seks się znowu pojawił, żeby to pożądanie znowu się aktywizowało. I oni chodzą kilka miesięcy i okazuje się, że nic się nie dzieje po prostu. No i para sobie daje spokój. I mija rok, dwa,
i przychodzi albo on, albo ona, rzadko razem, i mówią: nie miała szans ta terapia się powieść, dlatego że mój partner albo ja sam byłem gejem, jestem gejem. Z takimi tekstami przychodzą. No i... Również w późniejszym wieku? Tak. To są osoby takie na przykład 40-letnie? Najczęściej to są 40-letnie, no bo... jak przychodzą i mają lat 30 parę, 20 parę, no to jest dużo rzeczy, które trzeba ogarnąć na tamten moment. Bo zazwyczaj praca jest, gdzieś się trzeba awansować, dąży się do rozwoju naukowego, zawodowego, pojawiły się dzieci, trzeba je wychować i dopiero jak się czyści ta przestrzeń, że już mam sprawy zawodowe, czuję komfort w nich, w sprawach ekonomicznych też, społeczne relacje się już ukonstytuowały, ukształtowały, to nagle pojawia się myśl, że no dobra, a teraz może się zajmę swoją orientacją, seksem, i tak. Wtedy pojawiają się rozwody, rozstania, więc tak to wygląda. Słuchajcie, musimy niestety powoli kończyć. Zostały nam 2 minutki. Szkoda, bo mam wrażenie, że ta książka jest dużo bogatsza niż udało nam się podczas tych 40 paru minut ogarnąć w audycji. Więc na koniec chciałbym tylko zapytać, czego byś sobie, Przemek, życzył dla polskich gejów, dla ciebie i dla innych gejów, i ty, Andrzej, też, czego byś polskim gejom będącym w związkach i tym singlom również życzył, żeby takie książki jak wasza kiedyś tam za 100 lat może nie musiały powstawać. Myślę, że takie książki mogą powstawać i za 100 lat w idealnym świecie, no bo problemy w relacjach zawsze istnieją, tak? To po pierwsze. Czego ja bym życzył polskim gejom? Ja pamiętam, jak podobne pytanie zadawałeś w tym wywiadzie dla Repliki, ja tam wtedy coś odpowiedziałem innego, bo wiem o otwartości i o coming outcie i o tym, że żeby wyjść z szafy. Masz inną teraz odpowiedź. Bardzo podobno, bo jakby wiadomo, że problemy z otwartością biorą się z homofobii, a homofobia bierze się z otoczenia, w jakim żyjemy. Więc polskim gejom życzyłbym chyba mniej Polski na co dzień po prostu. Okej. Andrzej, życzyłbyś coś? Tak, ja myślę sobie, że życzyłbym polskim gejom więcej odwagi w kontakcie z samymi sobą, żeby mieli odwagę spojrzeć, czego potrzebują, czego pragną, i żeby dążyli do tego. I ufam, że te potrzeby i te pragnienia są dobre i będą ich rozwijały, i będą mniej zalęknieni, mniej przytłoczeni, mniej depresyjni. Okej, mniej depresji. To też nam się przyda a propos jesieni. Tak, na jesienne wieczory. No ładne liście są, żółte, czerwone przecież. No i można poczytać książkę Jak facet z facetem. Tak jest, zarazamy. Andrzej Grzewski i Przemysław Pilarski byli moimi gośćmi, a są autorami poradnika Związku Gejowskich Jak facet z facetem. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. To była audycja Lepiej późno niż wcale. Jeszcze tylko szybciutko rozwiązujemy konkurs. WHO skreśliło homoseksualizm z listy chorób 17 maja 1991 roku, a amerykańskie towarzystwo psychologiczne, nie znam dnia szczerze mówiąc, ale w 1973 roku, czyli 43 lata temu już. Kto tak odpowiedział, to my będziemy teraz patrzeć na naszą skrzynkę mailową. Mariusz Kurz, Przemysław Pilarski, Andrzej Grzewski, jeszcze raz dzięki. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc. To, co najlepsze w TOK FM. Chury, chury. Marią Przełomiec rozmawiał Jakub Kukla. Polskie Radio 24. Tysiące osób z całego świata uczestniczą w uroczystościach Bożego Narodzenia w Betlejem. Samo Betlejem różni się jednak od europejskich wyobrażeń o tym, jak wyglądało miejsce narodzin Chrystusa, o tym, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Betlejem. Wojciech Cegielski. Parada Pana
palestyńskich harcerzy i muzyków. Tego w Betlejem na święta nie może zabraknąć. Co roku w wigilijne południe przez betlejemskie Stare Miasto maszerują setki Palestyńczyków w świątecznych strojach, a wszystko obserwują tłumy gości z całego świata. Święta tutaj są różne od tych u nas w Wielkiej Brytanii. Są bardziej uczciwe i chrześcijańskie. Mówi Mike, który przyjechał z Birmingham. Parada w Betlejem kończy się uroczystym wjazdem do miasta łacińskiego patriarchy, czyli głowy kościoła katolickiego w Ziemi Świętej. Z Jerozolimy patriarcha przyjeżdża i jest prowadzony około godziny pierwszej w uroczystym orszaku do Bazyliki Bożego Narodzenia i później do franciszkańskiego kościoła świętej Katarzyny, gdzie mają miejsce główne uroczystości bożonarodzeniowe. Mówi ojciec Seweryn Rubecki, franciszkanin, który przez 15 lat mieszkał w Betlejem, a teraz jest w klasztorze Ein Karem koło Jerozolimy. Muzyka rozbrzmiewa w Betlejem do wieczora, a sklepy z pamiątkami na placu Żółbka przeżywają oblężenie. Palestyńskie władze szacują, że w tym roku na święta do Betlejem ma przyjechać około 100 tysięcy osób. Bożonarodzeniową pasterkę poprzedza modlitewne czuwanie o 23:00. Msza kończy się uroczystą procesją z kościoła świętej Katarzyny do pobliskiej groty narodzenia. I tam ma miejsce bardzo wzruszająca liturgia. Patriarcha, który z kościoła świętej Katarzyny aż do groty idzie z figurką Dzieciątka Jezus, kładzie na gwieździe 14-ramiennej, która leży, została położona na miejscu, gdzie Pan Jezus się narodził. Kładzie tam właśnie figurkę Dzieciątka Jezus. A diakon rozpoczyna czytanie fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Wszystko jednak musi być dokładnie zaplanowane, bo wcześniej, od północy do drugiej, pasterkę w grocie narodzenia odprawia wspólnota palestyńskich chrześcijan z Betlejem. Pasterek w Betlejem jest jednak znacznie więcej. Swoje własne msze w grotach na okolicznych polach odprawiają w tym czasie wspólnoty chrześcijańskie z całego świata. W wigilijny wieczór w Betlejem mało kto spożywa uroczyste wieczerze. Wyjątkiem są jedynie grupy Polaków, które przyjeżdżają na święta i organizują kolacje w hotelach. U nas nie mamy wigilii, mamy tylko pierwszy świąt i drugi dzień świąt. Wtedy chodzimy do rodziny, do znajomych, składamy dziecinę. A wigilia to jest zwykły, normalny dzień, bez żadnych takich tradycyjnych buntów. Tłumaczy polski konsul honorowy w Betlejem, Palestyńczyk Rafi Krishmavi. Bo Betlejem jest zupełnie inne od naszych europejskich wyobrażeń o Bożym Narodzeniu. Ale jak mówią księża, warto tu przyjechać, by zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym rozpoczęła się historia chrześcijaństwa. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Autopromocja. Nie wiedzieć, jak to Polskie Radio 24. Sarmatyzm znowu powraca i poluje na duszę współczesnych Polaków. Czy mamy się go bać, czy dać się jemu uwieść? Zapraszam na kolejną audycję Życie z duszą czy bez. Moim gościem będzie Krzysztof Keller, poeta, eseista, badacz literatury staropolskiej. Zapraszam. Filip Memches, poniedziałek, godzina 20:15. Autopromocja. Jest 22. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przyczyną katastrofy samolotu rosyjskiego Ministerstwa Obrony, który spadł do Morza Czarnego, była usterka techniczna lub błąd pilota, ale pod uwagę brane jest także zamach. Katolicy na całym świecie świętują Boże Narodzenie. Tegoroczne orędzie Urbi et Orbi miastu i światu papież Franciszek poświęcił zranionym przez wojnę i konflikty. Arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, uważa, że Kościół katolicki mógłby wystąpić w roli mediatora w trwającym w Polsce kryzysie parlamentarnym. Ewa Wor, zapraszam. Wstępne dane wskazują, że przyczyną katastrofy samolotu rosyjskiego Ministerstwa Obrony, który spadł do Morza Czarnego, była usterka techniczna lub błąd pilota, podała agencja RIA Nowosti, powołując się na źródło w strukturach siłowych. Z kolei minister transportu Rosji Maksim Sokołow powiedział, że wszystkie możliwe przyczyny katastrofy, włącznie z atakiem terrorystycznym, są brane pod uwagę. Samolot lecący z Moskwy do Syrii spadł do morza krótko po starcie z lotniska Soczi Adler, gdzie miał międzylądowanie w celu uzupełnienia zapasów paliwa.
Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony na pokładzie maszyny lecącej do Syrii znajdowały się 92 osoby, 84 pasażerów i 8 członków załogi. Wśród pasażerów było 64 członków słynnego chóru Aleksandrowa. Jutro w Rosji Dzień Żałoby Narodowej. Prezydent Władimir Putin zapowiedział dokładne wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Poleciłem rządowi utworzenie komisji, na czele której stanie minister transportu. Będzie przeprowadzone staranne śledztwo. Rodzinom ofiar okażemy pomoc. Poniedziałek będzie w Rosji Dniem Żałoby. W Rosji będzie objawlen общенациональный траур. Tegoroczne orędzie Urbi et Orbi miastu i światu papież Franciszek poświęcił zranionym przez wojnę i konflikty oraz odczuwającym pragnienie pokoju. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania, mówił Ojciec Święty. O szczegółach Marek Lenert. Na początku Franciszek wymienił udręczoną Syrię, gdzie przelano tak wiele krwi. Nadszedł czas, aby ostatecznie umilkła broń, a wspólnota międzynarodowa czynnie dążyła do osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania oraz aby przywrócono zasady współżycia obywatelskiego. Pokoju życzył papież następnie kobietom i mężczyznom umiłowanej Ziemi Świętej, zachęcając Izraelczyków i Palestyńczyków do napisania nowej karty historii, w której nienawiść i zemsta ustąpią przed wolą wspólnego budowania przyszłości, wzajemnego zrozumienia i zgody. Franciszek pamiętał też o kobietach i mężczyznach, którzy wciąż odczuwają skutki konfliktu we wschodniej Ukrainie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Katolicy na całym świecie świętują Boże Narodzenie. Chrystus urodził się w stajni poza Betlejem, które wtedy i tak było niewielkim miastem. Tak mówi w rozmowie z Polskim Radiem pracujący w Ziemi Świętej polski dominikanin, ojciec Łukasz Popko. Jak dodał, wszystko działo się wśród ludzi ubogich. Jeden z moich braci powiedział, że gdyby Chrystus narodził się dzisiaj, narodziłby się nie w stajni, tylko w garażu, a jego ojciec nie byłby stolarzem, tylko był mechanikiem samochodowym. Byłoby to miejsce rzeczywiście gdzieś na przedmieściach, witane przez ludzi z marginesu społecznego, bo do takich ludzi należeli pasterze. Mamy trochę romantyczny obraz pasterzy jako takich bukolicznych, mile się kojarzących ludzi, natomiast w starożytności to byli biedacy. No i do takich ludzi pierwszych anioł został posłany, tacy ludzie pierwsi przyjęli Chrystusa. Według Nowego Testamentu Chrystus narodził się w stajni dla zwierząt. Jak mówi ojciec Łukasz Popko, w rzeczywistości mogła to być grota, których w Betlejem wówczas nie brakowało. Betlejem jest na zboczu położone góry. Tak więc, tak jak i w naszym Zakopanem się zdarza, jak dom jest zbudowany na zboczu, no to jego pierwsze piętro jest częściowo wkopane. Tutaj jest wiele grot naturalnych, to są wzgórza wapienne. I te groty były od zawsze wykorzystywane przez ludzi. Częściowo na groty mieszkalne, częściowo na jakieś magazyny, częściowo dla zwierząt. Jak co roku na Boże Narodzenie do Betlejem przyjechali goście z całego świata. Arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, jest zdania, że Kościół katolicki mógłby wystąpić w roli mediatora w trwającym w Polsce kryzysie parlamentarnym. Jest gotów w ten sposób służyć, gdyby strony zwróciły się z taką prośbą. Hierarcha mówił w Polskim Radiu 24, że intencjonalnie zaplanowane akcje są starannie wyreżyserowane wbrew duchowi Bożego Narodzenia. Powoduje to taką ogromną destrukcję również społeczną, nawet psychologiczną wśród ludzi. Powoduje coś, co jest zupełnym zaprzeczeniem etosu Bożego Narodzenia, a więc bliskości, zaufania, otwarcia, szacunku dla drugich ludzi. Jest to niesłychanie brutalna akcja, która jest prowadzona z ogromną determinacją. Arcybiskup Henryk Hozer zapowiedział, że Konferencja Episkopatu Polski wypowie się na temat obecnej sytuacji w naszym kraju. Wyraził jednocześnie obawę, że manifestacje uliczne stanowią, jak to ujął, łatwy łup dla terrorystów. Na zakończenie życzył Polakom wniknięcia w tajemnicę Bożego Narodzenia.
Premier Beata Szydło w roli negocjatora, przynajmniej tak szefową rządu widzą radomscy samorządowcy. Piszą do niej listy i oczekują, że nakłoni unijnych urzędników do szybkiego, statystycznego podziału Mazowsza. Dzięki temu Radom mógłby praktycznie od zera skorzystać z europejskiego wsparcia. O takie rozwiązanie zabiegano od lat i stało się, ale efekty decyzji będą odczuwalne dopiero po 2020 roku. Zbyt późno, mówi wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik. Dlatego też od 2018 ewentualnie chcielibyśmy skorzystać z tych programów, które są przeznaczone typowo na te regiony mniej rozwinięte, chociażby program operacyjny Polska Wschodnia, czy także są zapisy w programie operacyjnym Infrastruktura Środowisko. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Wojciecha Skurkiewicza listy do premier Szydło to gest bez pokrycia. Należałoby negocjować bezpośrednio z Brukselą i występować do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych w ramach obecnej perspektywy. Z prawnego punktu widzenia to jest bardzo trudne, a wręcz niewykonalne. Wniosek o uruchomienie procedury podziału Mazowsza na dwa regiony opracowano pod koniec ubiegłego roku, a złożono w tym roku w lutym. W Belgii tegoroczne święta Bożego Narodzenia pod specjalnym nadzorem po marcowych zamachach w Brukseli władze federalne, regionalne zdecydowały, że wzmocnią ochronę świątecznych jarmarków. Po ataku w Berlinie wdrożono dodatkowe zabezpieczenia, zapewniał premier Belgii Charles Michel. O szczegółach Beata Płomecka. Premier Belgii życzył radosnych świąt Bożego Narodzenia i podkreślał, że władze zrobiły wszystko, co w ich mocy, by zapobiec zamachom. Wzmocnione środki bezpieczeństwa dostrzegli też mieszkańcy Belgii i odwiedzający ją turyści. Jest więcej policji i wojska, dzięki temu czujemy się bezpieczniej. Betonowe bloki wokół jarmarków świątecznych gwarantują ochronę. Trzeba wyjść, nie można przecież siedzieć w domu i zastanawiać się, czy coś się wydarzy, czy też nie. Belgijskie władze apelują jednak o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań. Beata Płomecka, Polskie Radio. Mimo zimy tysiące migrantów w Grecji mieszkają w namiotach lub nieogrzewanych budynkach. Grecki minister do spraw migracji Yanis Mouzalas zapowiedział, że do połowy stycznia wszyscy uchodźcy zostaną przeniesieni do pomieszczeń, w których będą mieli zapewnione